Was serdecznie, kochani. Mam nadzieję, że dobrze mnie widzicie. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym odcinkiem Shiny Boxa i przy okazji testujemy oświetlenie, więc dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jak Wam się takie naświetlenie podoba, bo testujemy teraz już, słuchajcie, oświetlenie pod kątem jesieni, więc to jest poważna sprawa i Wy musicie jako widzowie mi dać znać, czy Was taka jakość zadowala, ponieważ Wy tu jesteście najważniejsi. A teraz już... Tak, tu się teraz wysyła w ogóle w moim telefonie filmik do Ani, która ma ocenić, jak to technicznie wygląda. Tak, pozdrawiamy Anię. Dobra, a my przechodzimy do rozpakowywania Shiny Boxa. Shiny Box przychodzi zawsze standardowo przez firmę kurierską. Jest zawsze zapakowany w taki sposób. No i będziemy teraz tutaj, rozumiecie, rozcinać go na wizji. No i zaraz Wam pokażę, jak on w ogóle wygląda. Bo jest najpierw spakowane w takie kartonowe pudełko, które właśnie jest rozwalone, zazwyczaj jak przychodzi jest rozwalone. I tutaj dopiero z tego pudełka wyciągamy to oryginalne pudełko. I niestety, ale to pudełko jest uszkodzone, co mi się bardzo nie podoba i nie wiem, czy nie napiszę po prostu maila do Shiny Boxa, że ostatnio mi te pudełka takie przychodzą. Dobra, pudełko się nazywa Beauty. The Box Beauty. I teraz... W środku tutaj jest czarne, bardzo. Ja w ogóle bardzo lubię takie biel i czerń i szarość. I to są dla mnie najlepsze kolory. Tu jest kartka z opisem tego, co tu mam. Tu mam jak zawsze jakieś kupony rabatowe, jakieś rabaty, standardzik. Słów mi brakuje, nagrywam w nocy. Proszę o wyrozumiałość. No, na pierwszy pszczał idą próbeczki. O, jakiś balsam brązujący do ciała. Coś a la samoopalacz chyba, bo pisze, że daje równomierną opaleniznę, która naturalnie wygląda. To jest z firmy Sun Free Spa, Effectima Pharma Care. O, ja dawno nie używałam żadnych samoopalaczy, to właśnie to jest taka mała próbka, więc mnie nie będzie korciło, to może sobie spróbuję na nogach czy coś, albo na buzi, no nie wiem, jeszcze zobaczę, ale fajnie, że jest taka próbka. I druga jest z tej samej firmy. W każdym razie załatwiliśmy próbki, chyba są całe, nie są rozwalone, więc git. Druga rzecz, która wpadła mi w ręce, to jest coś, co chyba jest trochę rozwalone gdzieś, bo mam tutaj pełno czegoś wspaniale pachnącego na rękach, nie wiem co to jeszcze jest, ale z czegoś tutaj coś leci i chyba to jest właśnie to. I ta druga rzecz to jest Golden Sweet Peeling, to jest złoty peeling do ciała z firmy również Vedara Biocosmetics Labs. I ten złoty peeling jest produktem pełnowymiarowym, ma 150 ml, kosztuje 48 zł i chyba się z niego wylewa, więc w ogóle nie wiem, o co chodzi. Ma oczyszczać skórę, przyspieszać metabolizm i poprawiać mikrokrążenie. Drobinki mają dodawać blasku, rozświetlać, wyrównać koloryt. I preparat ma pozostawić skórę nam odbudowaną, wzmocnioną i w ogóle super. Tylko teraz właśnie problem polega na tym, że to jest gdzieś rozwalone i ja jestem wkurzona. Cały odcinek mi się teraz psuje przez to. I się z tego wylewa takie żółte. Złoty peeling, no, no jest złoty, patrzcie. Jest bardzo złoty. Tego to nie przewidywał mój scenariusz na dzisiaj. Tak, słuchajcie. Tak to wygląda. I z tego właśnie cieknie. Wygląda jak zupa krem z dyni. Szkoda trochę, że z tego tak cieknie. Trochę źle to jest zabezpieczone, no ale nic. I znowu jest tak fajnie w tym Shiny Boxie, że wszystkie są takie rzeczy fajne, że ja akurat tego już nie miałam, albo mi się to kończyło i nie miałam, musiałabym sobie kupić, a dostałam. Dobra, biorę następną rzecz. Wersja do higieny intymnej, biały jeleń hipoalergiczny z kompleksem przeciwzapalnym, więc mamy czym myć pędzle, ponieważ płyny do higieny intymnej tak są czymś bardzo dobrym do mycia pędzli, więc spoko, że coś takiego mi tutaj zapodali. Produkt pełnowymiarowy 265 ml, cena 8 zł i będziemy tym myć pędzle. Nie, tak serio, to możecie oczywiście używać go do celów, do których jest przeznaczony. Natomiast ja przeznaczę go do mycia pędzli, tak jak powiedziałam. Boże, wiecie co, ten filmik będzie naprawdę tragicznie nieogarnięty. Więc przepraszam Was, naprawdę. Jakoś tak dzisiaj coś się ze mną dzieje dziwnego, nie wiem w ogóle o co chodzi. I kolejna rzecz to jest orientana, olejek do twarzy, drzewo sandałowe i kurkuma. Więc ja już Wam powiem, jak to pachnie, bo mi się wydaje, że drzewo sandałowe to musi pachnieć bardzo fajnie. Nic nie poczuję, bo mam cały czas na rękach ten Golden Sweet Peeling pachnący wspaniale. Koncentracja. Jest to olejek do twarzy, który ma
Zastępować krem do twarzy ma działać odżywczo, odmładzająco, ma być doskonały do cery problematycznej, zanieczyszczonej i zmęczonej. Może być stosowany również jako kosmetyk do demakijażu. I jest tu napisane, że jest do każdej cery i że mamy go nanieść niewielką ilość i rozsmarować, tak jak krem zamiast kremu. Więc zobaczymy, to ma taką bardziej wodnisto-oleistą, taką, taki rozrzedzony oleista, taką rozrzedzoną oleistą konsystencję. Mam, jestem ciekawa, jak to się będzie sprawdzało, ale ogólnie ciekawa sprawa. Zobaczymy, wytestujemy. Następna rzecz, której właśnie nie miałam, a którą miałam sobie kupić, ale sobie nie zrobiłam, to był krem pod oczy i mam tutaj z firmy Syis. Krem pod oczy ma 15 ml z tego co widzę. Tak, jest pełnowymiarowy, kosztuje oryginalnie 29 zł. Aha, tam ten olej do twarzy 21, ten przed chwilą. Nie ogarnięto, jestem strasznie, Boże. Wszystkie produkty są pełnowymiarowe ogólnie, więc fajnie, we wrześniu nas tutaj spotkała niespodzianka. I ten krem pod oczy świetnie sobie radzi z zasinieniami, z drobnymi zmarszczkami pojawiającymi się wokół oczu, rozjaśnia, uelastycznia, wygładza. Kolagen działa regenerująco i odpowiednio nawilża skórę, więc generalnie zapowiada się, że produkt będzie idealny dla mnie właśnie, bo będzie spełniał te wszystkie funkcje, których ja poszukuję w kremach pod oczy, więc zobaczymy. Ma tutaj ekstrakt z tarczycy bajkalskiej, cokolwiek to jest. I kolagen i elastynę też ma na przykład, także będzie testowanką. Następna rzecz w pudełeczku to produkt z Evere. Serum do paznokci Max Repair i również do moich paznokci przyda się serum, ponieważ moje paznokcie w ostatnim czasie są w stanie upadłości, więc serum do paznokci jakże im się przyda. 8 ml, 15 zł do słabych i zniszczonych paznokci i zobaczymy, jak mi ogarnie te paznokcie. Może to otworzę, też nie wiem, czy ktoś kiedyś nie pokazywał już tego, nie mówił o tym. O, tak to wygląda, taką to ma tubeczkę. Aha, i to ma taki tutaj pędzelek, że możemy sobie tym smarować normalnie całe paznokcie, malować tym tak jak... tak, dokładnie. Jak lakierem. Wiecie, o co chodzi, to się tak fajnie tutaj będzie rozprowadzało, bo też ma taki pędzelek. Szkoda, że lakiery nie są w takich tubkach. Też by była spoko opcja. I te serum, mówiłam już wam, że 15 zł, nie? Tak, to 15 zł. I ostatnia rzecz to jest Vaseline Intensive Care. I z tego, to też jest wyświechtane z tego peelingu w ogóle całe. To też jest duża w ogóle tuba, mega. Ja kiedyś chciałam coś kupić z wazelin, bo kiedyś Ewa Red Lipstick Monster też mówiła o produktach z tego i chyba właśnie, że do ciała ogólnie mówiła, że są bardzo fajne. I to jest balsam do ciała w sprayu. Nawilżający balsam do ciała w sprayu, nawilża i wchłania się błyskawicznie. Jest bardzo wygodny w użyciu, pozostawia skórę miękką i nie pozostawia uczucia tłustości i lepkości. Ja w ogóle myślałam, że to jest coś też koloryzującego, bo taki ma kolor właśnie i tak myślałam, dlatego że będzie test na żywo. Pachnie bosko, Boże, kokoskiem. I tak o, taka pianka się robi. Smarujemy. No jest taki dość bogaty, bym powiedziała, w sensie pachnie po prostu fenomenalnie, pierwsze słowo od roku. I tak, i to będzie coś dobrego dla mojej skóry, ja od razu to czuję, bo moja skóra jest mega sucha, jak coś mi przynosi ulgę za pierwszym takim położeniem, to znaczy, że będzie się świetnie sprawdzało. Cena tego produktu oryginalnie to jest 26 zł za 190 ml, ale mi się wydaje, że to może całkiem spoko być wydajne, bo właśnie nałożyłam trochę i efekt jest taki trochę jak po olejku, takim bogatym olejku. Ale nie, właśnie już jest wchłonięte, a jest fajne nawilżenie. I zapach wymiotny, ale pozytywnie oczywiście, wymiatający. Fajnie, ja jestem mega zadowolona, świetne pudełko, świetne. Wszystko co tutaj jest, jest czymś co akurat bym sobie chciała kupić, więc jest naprawdę wdechę. I też jeszcze wam nie powiedziałam, że te maseczki na początku to są maseczki, które każda z nich kosztuje 2,5 i ma 10 ml. I to był peeling, maska i krem myjący do twarzy. Ja to wszystko wytestuję i na pewno te produkty się pojawią w jakichś ulubieńcach, więc to nie jest tak, że je widzicie ostatni raz, dam wam znać, jak one się sprawdzają i czy są warte uwagi. No, 120 zł ogólnie,
a zapłacone za subskrypcję jest 49, więc jak na to, że tutaj mamy tyle fajnych produktów, to naprawdę akurat warto było. Więc jeżeli któreś produkty Was zaciekawiły, to koniecznie spójrzcie do opisu pod moim filmem. Tam będziecie miały link do strony Shinyboxa, gdzie możecie zamówić to pudełko. Koniecznie zróbcie to jak najszybciej, ponieważ zapewne już mają resztkę tych pudełek i na pewno dużo osób się na to czai, więc koniecznie musicie to sprawdzić. I to by było na tyle mojego chaotycznego filmu. Mam nadzieję, że nie będziecie się na mnie gniewać, nie odsubskrybujecie mojego kanału oraz nie dacie łapki w dół, ponieważ wtedy będzie mi bardzo smutno i w ogóle będę nieszczęśliwa. Kochani, koniec już dzisiejszego mojego chaotycznego gadania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie znać, czy miałyście do czynienia z którymiś kosmetykami. Jeżeli tak, to tak jak zawsze napiszcie mi, które z tych kosmetyków Wam się sprawdzały i które byście poleciły swoim koleżankom. Dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa! Aha, i dajcie znać, jak to oświetlenie się sprawdziło w ogóle. Dobrze wyglądało?